Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Wracamy z cyklem Jedenastka i jest ze mną ponownie Robert Podoliński. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnę tylko, że w jedenastce chodzi o to, żeby podać 11 ulubionych piłkarzy twoich, nie najlepszych, zawsze podkreślam, bo niektórzy piszą, mówią, czemu nie podałeś tego, przecież ten jest lepszy. Ulubieni, tak? Ulubieni. To może być lubię, każdy. Znam. Dokładnie. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś schematu, według którego się poruszamy. Później przejdziemy do 11 pytań. Tym razem to nie są już pytania na tak lub nie, tylko po prostu pytania, na które można krótko, zwięźle odpowiedzieć coś ciekawego, interesującego. Więc zacznijmy od tej 11. Jak byś zagrał, że tak powiem, jak 11 jak miała... Jak to widzisz? No, to mam, 4, mam wrażenie, 4, 2, 3. Że moi kumple z Laury Chylicy się nie obrażą, bo nie wymienię ich, a to są moi absolutnie ulubieni piłkarze plus trener Tataj, który mam wrażenie... Nadzieję pójdzie po rozum do głowy i na 10 będzie wystawiał mnie w następnym jesiennym sezonie. Dożyję, mam nadzieję. Zacznę od bramki. Ulubieni, moja subiektywna ocena. Dwóch bramkarzy. Po 45 niech będzie. Pan trener Józef Młynarczyk. To jest człowiek, którego ja kojarzę z FC Porto. Teraz miałem ogromną satysfakcję i przyjemność przebywać z nim na zgrupowaniu PZPN-u w Hiszpanii. Facet, z którym jako dzieciak oglądałem Porto z Realem, marzyłem. Polak, który podnosił puchary przed dziesiątkami tysięcy kibiców w Portugalii. Absolutna ikona, świetny facet. Po poznaniu trenera Młynarczyka, no tylko zyskał w moich oczach. Spotykasz legendę, spotykasz faceta, którego miałeś nad łóżkiem, plakaty i był Polakiem, który podnosił wielkie puchary. Także świetny, świetny człowiek. Doskonały trener, więc on. Drugie 45, Artur Boruc, jeden z moich ulubieńców i ludzi, którym zawsze kibicowałem. Zresztą broniący również w Dolkanie ząbki. Tutaj tak, ten Dolkan będzie nas troszeczkę będzie nas troszkę łączył, więc Artur również. W obronie dwójka ulubionych kolegów moich to jest Tomek Kłos i Miszka Żewłakow. Środkowi? Tak, oni wszędzie, wiesz, oni po skrzydełku lubili ruszyć. Tak, żebyśmy pozycjami troszeczkę wymieniali. Zagramy na środku, dobra, zagrajmy czwórką, niech to będzie właśnie Kłoniu i niech to będzie Miszka. Ludzie, z którymi mam cały czas kontakt, których serdecznie pozdrawiam, bo fantastyczni ludzie, świetni piłkarze. Jako trener... Z Michałem się widujesz chyba w kanale, nie? Zremisowałem z Brazylią 3-3. Przecież byłem trenerem w Chicago i to jest zespół moich ulubieńców. Od tego to fajnie było poprowadzić ich. Coś pięknego, niesamowita frajda, że zaprosili mnie do udziału w tym przedsięwzięciu, dlatego oni, zresztą z Tomkiem pracowaliśmy w Telewizji Polskiej, w TVP Sport i świetny tak, facet. Tak, no Tomek właśnie. Graliśmy w Old Boyach jeszcze Legii, bo to jest mój najwyższy wyczyn, jeśli chodzi o boiska. To są występy tam. Na bokach myślę, że Baszczu, też prawa, z Chicago. Lewa, prawa. Niech będzie prawa, ale u niego nie stanowi, jak to zażartuję, obie słabe, ale świetny facet. I na lewej mam nadzieję, że Kosa się na mnie nie obrazi, Kamil Kosowski. Ja mówiłem, że widzę go na wahadle, szczupły, długonogi, doskonale dośrodkowujący, także Kamil lewa obrona niech będzie. W środku ulubionych... Kurczę, tutay troszeczkę, niech będzie troszeczkę młodziej. Ulubiony piłkarz na tej pozycji bardzo ceniłem i tutaj świetnie mi się z nim pracowało, Mirosław Czowilo. I może dam tutaj troszeczkę młodszego, niech za tych dziadków troszkę pobiega, ale Miro był takim piłkarzem z zagranicy, z którym mam fajne wspomnienia w Krakowie, bo derby, które są w Krakowie świętą wojną, wygrałem jako trener dzięki również jego bramce, oczywiście przy udziale innych chłopaków. Tam do niego wrzucę od razu Bartka Kapustkę. To jest absolutnie moja słabość i piłkarz, któremu kibicuję i pewnie będę kibicował po tych jego zakrętach ze zdrowiem. No i zagramy na trzech środkowych. Kto będzie trzeci? Myślę, że Piotrek Świerczewski. O! Charakterniak. To towarzystwo do tych człowiek, zawodników? To jest nawet towarzystwo nie tylko ulubionych na boisku, ale bardzo chętnie bym
usiadł z nimi sobie później, czy pograł w karty, czy pożartował, wypił piwko, bo towarzystwo, ja też bardzo. To poprowadzisz ten zespół. Myślę, że Świrek. Też graliśmy razem w Old Boyach. Świetny facet i jako człowiek. Dusza towarzystwa absolutna. I wiesz, że jak masz Piotrka za plecami, to raczej tam się nie musisz kłaniać. Teraz w oktagonie sobie... A zrobił wrażenie na tobie? Sobie fajnie radzi. No, kopnięcia zostały, także Piotrek troszkę pokopał. Fajny charakter. Wiesz, charakter. Tu rozmawialiśmy o tych piłkarzach, więc charakter. Problem pewnie pojawi się jakiś... Trzech mamy teraz do przodu. Wiesz co, dam Sepka Mile na lewo, niech pobiega w końcu, bo przy tym... Ale z przodu? Tak. Dobra. Mamy trzech w środku, damy na lewą stronę Sepka. Tam Kosa go będzie obiegał, Seba pewnie gdzieś tam sobie zejdzie do środka, uderzy. Damy z lewej, bo mówię ci, troszkę się zaniedbał, chciałbym, żeby wrócił do sprawności. To z lewej strony Sebek, z prawej... Z takich ulubionych piłkarzy, kurczę, nie wiem. Tu musiałbym troszkę poszukać. Z przodu damy Dziekana. Damy Darka Dziekanowskiego. Zaszczyt frajda występować z nim w ataku w Old Boyach. Zastanawiam się tylko, kto oprócz mnie by był tak dobry, żeby z Dziekanem w ataku występować. Słuchaj, możesz siebie wstawić do tej 11, to nie jest problem. Pokora. Pokora, ja nie napiszę na Twitterze, coś, czego wielu osobom brakuje. Że grałem w ataku z Dziekanem. Nie będę się chwalił, czemu wy tam gracie. Myślę, kto do przodu. Z ulubionych. Wiesz co, dam swego synka z Dolkanu, Grześka Piesio. A niech będzie. Ja zagrałem w dobrym towarzystwie, to niech Grzesiek gra. Z Grześkiem wspomnienia mam dobre i tylko dobre, więc jeden z moich absolutnie ulubionych piłkarzy, z którymi grałem. Dam też drugiego. Niech to będzie Bartek Osoliński, chłopak. To jest na zmianę już? Taki, bo już mamy... Nie, Bartek nie chce zagrać na prawej pomocy. Bo mamy 3, 4, 3, 3. Czyli 4-5-1. Widzisz, poniosło mnie. Dobra. Kogo dałem do ataku? Bo dałeś teraz trzech, wymieniłeś. Grześka, Dziekana, Mile i teraz Piesio. Więc wiesz co, to dam na prawą stronę właśnie grubego Bartka Osolińskiego, mój wychowanek, takie moje dziecko z Legii. Za kogo? Grał mnie razem z Grześkiem Piesio. Tak jak Artur z trenerem. Będą na zmianę, rozumiem. Na prawej stronie, po 45. Dobra, w bramce dajemy zmianę, to Grzesiek Piesio niech zagra z prawej strony z Bartkiem Osolińskim. Tutaj zrobię prywaty, to pewnie nazwiska, które kibiców nie rzucają na kolana, ale to są takie... Moje dobre wspomnienia z pracy z Dolkanem i chciałbym, żeby się znaleźli. O to chodziło. Nikogo nie pominąłem, mam nadzieję, z tych takich swoich bliskich ludzi. Możemy przejść do pytań? Dawaj. Dobra. Gdyby było jakieś bardzo trudne, to... To podejrzę. To podejrzę. Dobrze, to zacznijmy. Pierwsze pytanie. Najmocniej w Polsce trzymam kciuki za tych trzech trenerów. Kurczę, mało. Trzech możesz mało. Powiedzieć więcej. Dobra. A nie, no, ale Lech Łojżyński nie, bo zawsze. Tak, to jak powiesz więcej, to nie chciałbyś kogoś pominąć. Wiesz więc co, najmocniej. Lech Łojżyński zawsze, Marek Papszun, to nie będę ukrywał. Jeszcze jeden. Z tych pracujących teraz. Trzymałem mocno kciuki za Irka Mamrota. Bardzo mocno, ale myślę, że Stoki. Tutaj pojadę po AWF-osku i Marek Papszun jako mój bardzo dobry kumpel, więc dlatego przy wywiadzie zacząłem AWF-em, bo wiedziałem, że będziesz mafia. Ty masz swoją grupę, ja mam swoją. To tak wygląda bardzo często. Więc tego się trzymam. Najbardziej lubię komentować z... Bardzo lubię komentować z komentatorami Telewizji Polskiej. Świetnie. Można dyplomatycznie? Można. Najbardziej lubię boks, ale Fame MMA to dla mnie... To dla mnie pomidor. Kompletnie mnie to nie bawi. Ja lubię boksa, nawet nie oglądam, bo nie do końca kojarzę. Tylko przez Świrka sobie tak rzuciłem okiem, ale no... No akurat inna federacja, ale rozumiem, te freak fighty ci chodzi, tak? O to mi chodzi, że ludzie znani nie zawsze związani ze sportami. Ja oczywiście szanuję, że ktoś coś tam zrobił i nagle chciał się bić i ludzie chcą to oglądać. Ja natomiast mam troszeczkę więcej uznania dla tych, na przykład obok których trenuję boks, czy na Legii, czy widzę, ile poświęceń wymaga stanie się wybitnym pięściarzem, czy wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. To nie są 2 miesiące, to nie jest przebranżowienie. Ja bardziej chyba szanuję tych, którzy tą ciężką pracę jakby budują i startują w sportowej rywalizacji. Ciężko ci docenić po prostu trochę te... To znaczy ciężko nie, bo ja to rozumiem, ja w ten sposób boksuję. Natomiast jeżeli mam mówić, czym jest dla mnie, nie wiem, jaka jest różnica, no to ja raczej szanuję, cenię sportowców niż tych, którzy przez 2 miesiące przygotowują się do walki, chociaż bardzo, bardzo doceniam i fajnie. Jeżeli są takie wzorce, że nie wiem, pani, która do tej pory fajnie śpiewała, miała długie paznokcie, wzięła się za sport i namówiła kogoś do sportu walki, klasa, świetnie. Jeżeli to jest misja,
jak najbardziej na tak, bo dla mnie w ogóle sporty walki to jest coś, co w Polsce jest zaniedbane. Sporty walki powinny być w szkołach, bo uczą dyscypliny. Te nasze atawizmy potrafimy jakoś wyładować na materacach i po prostu będziemy potrafili się obronić. No nie będziemy mieli otyłych dzieci, tylko sporty walki są świetne. Nie tylko piłka nożna i piłka siatkowa, ale tego mi brakuje. To są, nie wiem, spychane na jakiś chuligański margines rzeczy, a tak nie jest. Judo, są zapasy, jest karate, jest boks, jest kickboxing. Jest tego mnóstwo. Zagospodarujmy dzieci również w sportach walki, bo to jest piękny sport. Wspaniały apel. Apeluję. Na ringu najchętniej zmierzyłbym się z... Mam sugestie trener, piłkarz, dziennikarz. Jakbym mógł... Miałem kiedyś, pracując w piłce, kilku dziennikarzy, których chciałbym spotkać. No musisz nazwisko tu podać konkretnie. Nie. Dziennikarz. Dziennikarz. Tak. Ale nie masz nazwiska, tak nawet gdybyś miał kogoś, się zaczepnie, no. Nie, ja nie zaczepiam. Ja jestem bardzo spokojny. A ze Smokiem bym chętnie poboksował. No i dobra. Ze Smokiem, bo dobrze boksuje i fajny facet. I to by było fajne. Natomiast miałem też takich, nie ukrywam, których chciałbym spotkać w ringu i pewnie uśmiechnięty bym nie był. Rozumiem. Chętnie rozważę... Kurczę, widzisz, bo na to... A to nie jest jedenastka, więc to jest oddzielny totalnie odcinek, więc zachęcam, jeżeli ktoś... nie widział wywiadu, to zachęcam do obejrzenia, ponieważ mam pytanie, na które już poniekąd odpowiedziałeś. Chętnie rozważę propozycję pracy jako dyrektor sportowy. Chętnie. I odsyłamy do wywiadu, bo tam było... tam o tym było. Fajne wyzwanie, fajne. Dokładnie. Styl pracy na wałki czy brzęczka? Możemy ocenić tylko... Nawiązuje do nawałki, zespołu. Wiesz czemu? Wiem, ponieważ... do komunikacji medialnej. Do komunikacji medialnej, trochę jego takich, wiesz, tych zachowań pewnych, o których się opowiadało wobec piłkarzy, że tam przesądy pewne, które się pojawiały. To jest trochę inne podejście, dlatego tak pytam. Nie ma recepty, jestem dobrym trenerem, bo robię to i to. Każdy ma swój styl. Ja nie ucieknę od tego, że mega cenię trenera na wałkę. Bardzo szanuję jego robotę. Miałem z nim przyjemność nawet, kiedy byłem na stażu u Kamila Glika, oglądać jeden mecz Kamila Glika, bo trener na wałka, zapraszając trenera Dolkanu, którego zawodnika powołał, był w stanie zaprosić nas na kolację, obejrzeć razem spotkanie, to dla nas było, wiesz, no, z selekcjonerem się spotykasz, on cię traktuje jak kumpla po fachu, świetne i facet ma klasę. Doprowadził do czegoś fajnego w polskiej piłce, ja w życiu bym się nie zdecydował na jakąkolwiek krytykę. A jaki styl? Nie wiem, nie chciałbym wybierać, nie ma książki, jak zostać wybitnym trenerem reprezentacji Polski. Bardzo szanuję trenera na wałkę. Podobają mi się odważne rzeczy, które robi trener Brzęczek. Natomiast stylu pracy nie komentuję, bo można skomentować efekt. Fajnie oglądał się kadra za trenera na wałki i życzę trenerowi Brzęczkowi równie dobrych występów w najbliższych mistrzostwach Europy i to tyle. Rozumiem. Lubię obu i szanuję. Marcin Najman. Szacunek czy pomyłka? Pod kątem pięściarstwa. Szczerze? To pytam. Nie wiem, no ja nie oceniam, kurczę, ja nie jestem trenerem boksu, nie, no co ja będę mówił, czy kogoś lubię, czy nie lubię, po co mi te emocje, no na pewno odważny facet w tych swoich wszystkich, w tych swoich wypowiedziach, a czy dobry sportowiec, no trzeba by prześledzić walki i już, no, ale nie wpiszę się w to wszystko, że pan Marcin Najman to gapa i no, kurczę, facet zarabia duże pieniądze, daj Boże, wszystkim życzę, natomiast co do klasy sportowej, no tak jak mówisz o cenie innych pięściarzy nieco, cenie Grześka Proksę, cenie Andrzeja Fonfarę, cenie pana Przemka Saletę, Roberta Złotkowskiego, który wcześniej boksował, no to są dla mnie raczej pięściarze, czy Maćka Suleńskiego i to tyle. Zgłasza się do ciebie Robert Lewandowski, który tutaj trenował, jest wychowankiem, z prośbą o pomoc dzisiaj. Co byś mu poradził jeszcze? O pomoc? Tak. Wiesz co, to ciekawe, bo... Stwierdził, że no, chciałbym jeszcze się czymś ulepszyć. Co mógłbyś, kurde, mu poradzić? Ale Robert jest ma taka nawet rzecz? Robert ma nawet trenera snu, to co ja mam? Słuchaj, być trenerem jego drzemki? Nie wiem, bo... Co twoim zdaniem? A żeby było ciekawiej, to powiem ci taką rzecz, która mam nadzieję się uda. Nie chciałbym za dużo mówić, ale Robert ma pomysł na stworzenie akademii w Polsce. Bardzo mu kibicuję w tym projekcie, bo to jest facet z wizją, z którym mam przyjemność jakiś kontakt czasami mieć, czy rozmawiać z Tomkiem Zawiślakiem, który jakby tutaj jest tą prawą ręką Roberta. I ja mam nadzieję, że projekt, o którym oni mówią, zrealizują, bo to będzie...
to będzie coś fajnego w polskiej piłce, a szkoda by było nie skorzystać z tego, co Robert wie. A jeżeli będzie widział nas tutaj, ludzi w Warszawie, do pomocy w tym swoim projekcie, to będzie piękna sprawa. Mam nadzieję, że to się uda i trzymam mocno kciuki, żeby Robertowi do tej pory wszystko mu się udawało. Trzymam kciuki, żeby to, ta akademia powstała, bo wizja jest naprawdę fajna. Pytałem o element piłkarski. Kurde, rzut wolny ma, auty rzuca. Element piłkarski, no lewa noga, ja mam lewą, nie wiem jak. Nie poradzę mu za dużo, ale mam niezłą lewą nogę. Okej. Gdybym mógł porozmawiać z najlepszym trenerem na świecie, to zapytałbym go o... Mam na myśli najlepszy trener na świecie dla Ciebie, według Ciebie, którego podziwiasz najbardziej. To o co byś go zapytał? Wielu. Ja byłem w pewnym momencie, a wiem, że teraz kibice piłki włoskiej mnie urwą mi ręce. Ja byłem na stażu w Torino i trenerem, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, był Ventura. To było coś, co mnie kompletnie jakby wstrząsnąłem z siebie całą swoją wiedzę i zobaczyłem, jak można pracować we Włoszech nad taktyką. Zresztą te wyniki Torino było kapitalne. Nagrodą za to była praca z reprezentacją Włoch, ale widzimy, że nie zawsze dobrym trenerom wszędzie idzie i to był fajny trener, który na mnie wywarł duże wrażenie. O co bym zapytał? Nie wiem, bo tak jak pytałeś mnie o trenera Nawałkę czy trenera Brzęczka, są bardzo różne style. Ja staram się od każdego troszkę wyciągnąć. No nie ubiorę się jak Simeone, nie będę Simeone, bo to jest jakaś patologia by była, ale widzę w środowisku swoim tych trenerów, z którymi mam kontakt, że jest bardzo podobnie, że tam nie ma jakiegoś zaślepienia, ojej, bądź jak, nie wiem, John Malkovich, jak w tym filmie, no to tutaj bądź jak, nie wiem, bądź jak Guardiola, no nie. Od każdego wyciągamy, ale jesteśmy sobą, bo trzeba być chyba w tej robocie prawdziwym i takich ja przynajmniej mam swoich przyjaciół trenerów, z którymi rozmawiam. Mm-hmm. Z trenerem Strejlałem najlepiej wybrałbym się na... Kurczę, wszędzie. Przecież to jest... Ja miałem przyjemność odwozić trenera Andrzeja Strejlała z pewnej konferencji w Gdańsku. Coś pięknego. Anegdoty... Niesamowicie żywy umysł, więc trenerem Andrzejem jakby powiedział, słuchaj, idziemy kraść konie, no to pakujemy się, idziemy kraść konie, bo to jest coś niesamowitego. Pamiętam, żartował jeszcze trener Michniewicz, wtedy jechaliśmy, że odwożę trener Strejlała, mówi, no to radia na pewno nie włączysz, słuchaj i korzystaj. I rzeczywiście pod dom, no coś pięknego. Duża przyjemność, bo fajna łatwość w wyrażaniu swoich poglądów i to takich poglądów i wizji piłki, która no mi pasuje. Trenerowi Andrzejowi wypada więcej. On może być, nie no kolego, no przecież ty, no, gdzie ty biegniesz? No nie tak to mogło być. Jeszcze twoim selekcjoner, głosem. Selekcjoner, więc tak, a do tego kontakt z Tomkiem Strylałem, z synem trenera, nie, pana trenera Andrzeja Strylała, studiowaliśmy razem, więc ten sentyment jest jeszcze większy. Ostatnie pytanie. Nie wiem, alkohol tak czy nie? To moje przedpytanie? Ale w sensie, dziś to zapraszasz nie, teraz? Nie, czy jeszcze teraz nie zapraszam. Czy ale, w ogóle? Czy w ogóle? Kurde, chwalę się teraz, trener Maciej. Nie, to poczekaj, bo zadam to pytanie. Dobra. Czyli okej, tak? Nie jesteś, nie pijesz, pijesz alkohol czy nie pijesz w ogóle? Są momenty, kiedy nie piję, ale nie, to mam okay. Nadzieję, że nie mam jesteś... problemu z alkoholem, nie, o to nie, chcesz nie. Zapytać. Piwo, wino czy mocniejsze alkohole? Ja mam coś dodać, czy bo to nie, akurat lubię? Nie, jeszcze co? Jeszcze... To wiesz co, to może już nie dokończajmy tego pytania, to jest wystarczające. Nie zdradzę przepisu na dobrego drinka, ale Kamil Kosowski czy Miszka i Marcin Żewłakowowie mają swoją recepturę, jestem wyznawcą i fanem. Piwko tak, pszeniczne, bardzo chętnie. Nawet sam Robert Lewandowski powiedział mi kiedyś, że wódka jest najzdrowsza, także ja jestem z Podlasia, nie... Ale nie, jakoś nie jestem fanem tego, żeby codziennie... Przez dwa dni teraz na treningach Laury Chylice, pozdrawiam chłopaki, wygrałem ze 35 piwek pszenicznych, także powolutku to do mnie schodzi. Jak będę dalej trenował, to może jakiś sklepik otworzę, zapraszam. Także gdybyś miał ochotę, to troszkę jeszcze w garażu leży, ale... Jak najbardziej. Ale tak, no nie jestem jakimś tutaj... Nie użyję. Nie chciałem urazić, bo może nie wiedziałem, że to tak czasem ci, którzy w ogóle tak? Nie piją, nie tykają alkoholu, żeby nie urazić, że się zapytałem o to. Mam nadzieję, że nie miałem problemów, nie mam problemów i nie będę miał problemów. W żaden sposób do tego nie nawiązywałem, chodziło tylko, żeby nie tego, zapytać wiesz, tak. Żebyś tu wiesz, gdzieś prawym sierpowym mnie nie zaczepiał. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo również. Dziękuję Wam za oglądanie. Social media oczywiście odsyłam. Odsyłam oczywiście do dłuższej rozmowy, do dłuższego wywiadu. I widzimy się przy okazji następnych rozmów. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.